Stało. Troszeczkę obcisków się porobiło na nóżkach. Po 42 km niestety prawdopodobnie troszeczkę źle związane buty i od 20 km już czułem, że coś się dzieje. Okazało się, że właśnie robi się pęcherze i troszeczkę teraz boli. A ciężko mówić, czy to mi przeszkodziło. Po prostu to był jakiś tam dyskomfort, ale skupiałem się na wyniku, nie na bólu. Także ciężko powiedzieć, czy byłby lepszy. Każdy maraton jest tak naprawdę inny i każdy maraton ma coś z sobie specjalnego. Tutaj na pewno jest urokliwa trasa i z tych maratonów, które ja biegałem, pierwszy raz spotkałem z tak dużą ilością kibiców na trasie. To na pewno dla mnie jest wyjątkowe w tym maratonie. Gratulacje. I feel great. I've heard everything, but I feel great, and it's a nice town and a nice running and a nice weather. Everything is okay, and I enjoy all the feeling. I want to go the next one in Berlin or in New York, and maybe in a town in Germany or Florence. It's a great feeling. Do it by yourself. Yes, I finished in 4 horas justas. Enhorabuena a la organización porque todo perfecto. Es difícil organizar un maratón, media maratón y de family run, ¿no? Y todo muy bien. Everything okay. Ah, écoutez, c'est un très beau marathon. Vienne, c'est une très belle ville avec beaucoup de monuments. C'est un peu dur. 42 km, c'est toujours aussi dur, même si c'est plat. Les derniers sont très très durs. Enfin, c'est un beau marathon. Je suis très content d'être arrivé. À Auxerre, entre Paris et Dijon. La météo très bonne. Oui. Il n'a pas plu, il devait pleuvoir, il n'a pas plu, donc c'était très très bien. Ouais, et la ville est magnifique. C'était un super marathon. C'est vraiment bien amusé. Voilà. Et les gens sont très gentils. Oui. Voilà. Très belle, très agréable. On reviendra l'année prochaine. Oui. Hein?